Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Lepiej tak, nie? Niż tam. Potential investment in West Nusa Tenggara. Why? West Nusa Tenggara is ready to accept visitors and businesses? Fastest growing region in Indonesia. Consistently beats national economic growth in 2014 to 2017. GRDP growth of 25.3% from Q1 2014 to Q1 2018. The highest among 34 provinces. HDI index's growth of 8.9% from 2010 to 2017, the highest among 34 provinces. Solid infrastructure. 98% of national road is in solid category. Zainuddin Abdul Majid Airport. Revitalization of Badas and Bima ports. Gilimas, Lembar port development. Dams. Pandandur, Bintang Bano, Rababaka Complex. Surplus of 25 megawatt. Additional 450 megawatt is in development. Strong government support. Online and centralized permit and tracking system. Clear KPIs for investment permit processing. Principal permit, 3 days. Investment permit, 6 days. Capable workforce. Young, vibrant workforce. Workforce size 50% of total population. Low unemployment, 3.32%. Strong university networks. A total of 42 universities across the province. West Nusa Tenggara's diaspora network, national and international. West Nusa Tenggara scholarship for all degrees. Currently working with 26 universities in 5 countries around the globe. Welcome to West Nusa Tenggara in Indonesia. As a governor, I have to make sure that our province is friendly to business community, friendly to investment. So we are so happy that you are interested to come to our province. Thank you very much. Program zaprasza sponsor Miasto Toruń. W takim razie proszę. Witam Państwa na 27. panelu Kongresu Azjatyckiego. Tytuł panelu: Kultura oraz sztuka Bliskiego Dalekiego Wschodu. Przeszłość, współczesność, inspiracje. Witam głównie panelistów, panią magister Renatę Ziobro, panią doktor Magdalenę Kubarek oraz pana Kamila Gofrona tutaj jako organizatora. Poproszony zostałem również o przedstawienie sponsorów 7. Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego.
Sponsorami strategicznymi są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała Nauka oraz Urząd Miasta Torunia. Wydarzenie ponadto odbywa się pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto kongres swoim patronatem objęli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, prezydent miasta Torunia Michał Zalewski i rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor doktor habilitowany Andrzej Sokala. Może przejdźmy już do wystąpień. Jako pierwszą o zaprezentowanie swojego referatu bym poprosił panią magister Renatę Ziobro z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Temat wystąpienia: Hel Joseon, popularny neologizm czy autentyczne zjawisko? Proszę bardzo, pani magister. A ja pozwolę sobie udostępnić ekran, jeżeli mogę. Ma pani takie uprawnienia? No tak. Super. Widzą państwo? Tak, widzimy. Ja bym może mogła prosić, nie wiem, organizatora chyba o wyciszenie tego głosu, który tam dochodzi w tle. Dokładnie, jeżeli można by było prosić organizatorów o wyciszenie głosu angielskiego panelu, podejrzewam. Angielskiego panelu, to byśmy byli wdzięczni. No i nie wiem, chyba. Czy mógłbym poprosić o wyłączenie mikrofonu panią Kubarek? O, przepraszam, już wyłączam. Dobrze, widzę, że mamy problem, ponieważ ja nie jestem Kamil Goffron, a nie Asian Kongres, także będę musiał z kimś się połączyć, żeby naprawić to jak najszybciej. Proszę o minutkę cierpliwości. One of the things that I did find that was empowering to the students was their ability to create content within the context of what we were expecting. So not feeling that we were just limited to Zoom and online classes, but still being able to have some creative. Czy dobrze rozumiem, że mamy panel interdyscyplinarny składający się z dwóch polonistów bądź językoznawców i jednego prawnika, historyka? Myślę, że nie nazwałabym siebie polonistą. Bardziej, nie wiem, czy można tak nazwać azjoznawcą, koreoznawcą. Rozumiem. Czyli językoznawcą bardziej, tak? No tak. Ja się deklaruję bardziej jako literaturoznawca. No to i tak mamy międzydyscyplinarny, tak? Jakiś panel. Either trans or there
there's actually no word for it because he felt that he dressed in ways that were both feminine and masculine, but incorporated his facial hair, incorporated different masculine sides of himself, but with feminine qualities. So just being able to have some guest speakers that were able to look inward and also bring the students into udało mi się właśnie dodzwonić do pana, który zajmuje się tym i ma zobaczyć. W ciągu chyba kilku minut ma do mnie odzwonić i rozwiązać problem. Poczekajmy jeszcze te parę minut. Historically, in certain types of body types, genders, people of certain socioeconomic races and ethnicities are represented in fashion. And other people of marginalized identities are not always represented in the most positive ways or just even visible. So students respond to that and create their own type of fashion photo shoot. And it was really interesting to see that students were able to work on this project by themselves and also represent their own identities and confront some of the stereotypes that have been previously made in other types of fashion photo shoots. And usually this is a group project with students working groups, but this project, instead they worked on it by themselves and still got themselves outside of the house with protective types of things such as masks and working by themselves, social. So they had some really great projects, as you can see. Also, I created content as well. We talked a little bit about YouTube videos and the way that YouTube and certain online platforms has created visibility for people that you typically didn't see in fashion, such as like a Japanese American, like 5'2", mid-30s professor. So that's not something that you typically see in fashion or YouTube, but I created a tutorial at the bottom, as you can see, I was completely bare-faced and not only put on makeup but also talked about some of the cultural context of YouTube videos and how it's brought about visibility for different identities. And I think the students thought it was fun to see their professor at home without makeup, putting on makeup, and also giving lecture as well. So I really tried to have fun with it as much as I possibly can, but still. Citing articles, giving students the different types of resources that talk about fashion and identity. Lastly, it's hard during the global pandemic of uncertainty and having to stay at home and all of the different things that are happening. It's hard to be a college student during this time, so I did my best to try and find small but significant wins for us. And one of those things was having students create their different assignments, being able to create a community, and also let them know that you were visible. And we were very fortunate to be featured on our university president's blog. She came to visit our class because she was very interested in it and very positive things. And then also, we were featured on the front page. This is a photo. The front page of our regional newspaper, and the newspaper article talked about how our class was confronting the pandemic. Bankruptcy of different companies closing down to people having. Thank you.
Czy możemy już zaczynać? Wie pani co? Raczej poproszę, nie dostałem żadnej informacji od moderatorów jeszcze ze strony technicznej, ale myślę, że jak jest głos, już nie ma po angielsku, to proszę bardzo. Mamy informację na czacie, że panel jest wyciszony, więc myślę, że możemy zaczynać. Proszę bardzo, pani magister. Dziękuję bardzo. To dzień dobry Państwu raz jeszcze. Ja się nazywam Renata Ziobro i dzisiaj opowiem o Hal Jawson. A w szczególności nad takim pytaniem, czy jest to wyłącznie popularny neologizm, czy autentyczne zjawisko. Na początku chciałabym wyjaśnić, czym jest Hal Jawson. Jest to nowe sformułowanie, które z internetowego slangu szybko zakorzeniło się w języku koreańskim. I pojawiło się ono po raz pierwszy w 2015 roku na forum DC Insight, zostało zaczerpnięte głównie przez młode pokolenie. I na wyrażenie składają się dwa słowa, hell z angielskiego piekło oraz Jawson. Hell użyte jest tutaj, żeby podkreślić wszystkie negatywne i przytłaczające cechy współczesnego koreańskiego społeczeństwa. Z kolei Jawson odnosi się do ostatniego państwa koreańskiego, jednak w jego pejoratywnym znaczeniu. I żeby zrozumieć dobrze, czym jest tak naprawdę Hal Jawson, postaram się tutaj pokrótce przedstawić i wytłumaczyć, czym jest Hal Jawson, znaczy czym jest Jawson, a mianowicie ostatnie panujące królestwo koreańskie. Jego panowanie datuje się na 1392 do 1910 rok i co istotne, zwłaszcza dla tego terminu, o którym mówię dzisiaj, w królestwie Jawson neokonfucjanizm został uznany jako ideologia państwowa. I w neokonfucjanizmie stosunki społeczne były określone na wszystkich poziomach społecznych i miały one służyć harmonijnej integracji jednostek w zbiorową całość. I przez to zwracano szczególną uwagę na hierarchię, rangę oraz status. Każdy musiał znać swoje miejsce i w związku z tym poważną rolę odgrywał podział na klasy społeczne, który był rygorystycznie przestrzegany. I w czasach dynastii Joseon społeczeństwo koreańskie było podzielone na cztery główne klasy. Pierwszą z nich byli Yangbani, czyli uczeni urzędnicy. Dalej mieliśmy Chunginów, czyli klasę średnią. Sangminów, pospólstwo, głównie pracujące na roli oraz Chonminów, czyli grupę ludzi spoza kast oraz niewolników. A co więcej, bardzo ciężko było również o podniesienie swojego statusu, a mobilność społeczna była bardzo ograniczona. Wiedząc już, czym charakteryzowała się dynastia Joseon, co w końcu oznacza to samo Hal Jawson? Po złożeniu w całość ten neologizm oznacza współczesną Koreę jako piekielne miejsce, w którym problemy i warunki panujące się przyrównuje do tych panujących w dawnej dynastii Joseon. Przede wszystkim jest to nadal obecna ściśle określona struktura oraz klasy społeczne, które tak jak w dawnym królestwie Joseon definiują jednostkę oraz jej możliwości sukcesu. A między klasami istnieją duże dysproporcje, bo tylko nieliczni, dobrze urodzeni mają szansę na jakiekolwiek godne życie. W Hal Jawson utożsamiane są różne problemy. Ja się postaram tutaj wymienić kilka z nich, dlatego że jest ich dosyć sporo. Jednym z pierwszych są nierówności ekonomiczne. W 2016 roku Fundusz Walutowy wydał taki raport, według którego Korea w gronie wszystkich krajów Azji i Pacyfiku została określona za kraj z największą nierównością dochodową. I biedniejsza część obywateli posiada zaledwie 2% aktywów kraju, natomiast najbogatsze 10% koreańskiego społeczeństwa posiada aż 66% bogactwa. Podobnie wygląda sprawa z PKB, które w 76% pochodzi z 10 największych koreańskich konglomeratów. Kolejnym problemem jest ubóstwo, a w szczególności wzrastające ubóstwo, które w 1996 roku było na poziomie 3%, natomiast w 2000,
w roku 2000 było już na poziomie 9,5%. Kolejnym istotnym problemem jest niski wskaźnik postępu społecznego. Wydatki socjalne w 2018 roku stanowiły w Korei zaledwie 11% PKB, co plasuje ją daleko za średnią krajów zrzeszonych w OECD, wynoszącą jakieś 20%. Co istotne, Korea również plasuje się na jednym z ostatnich miejsc we wskaźnikach szczęścia, dobrobytu i zadowolenia z życia. Na pewno można tutaj przytoczyć wysoki wskaźnik samobójstw czy zniekształcony system podatkowy. Natomiast problemem, który wydaje się takim ogniwem po części tego źródłem tego terminu jest na pewno bezrobocie wśród młodych. Okazuje się, że według danych z 2016 roku stopa bezrobocia wśród osób pomiędzy 20 a 29 rokiem życia wynosi aż 12%, natomiast inne dane mówią o nawet 1/3 młodych Koreańczyków bez pracy. Uważa się natomiast, że podział klasowy jest głównym źródłem terminu Heljoson i uważa się, że to właśnie klasa jest przeważającym czynnikiem generującym te nierówności ekonomiczne, a brak mobilności społecznej i powiększająca się przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi powoduje niezadowolenie. Koreańscy internauci stworzyli taką interesującą mapę, która w obrazujący sposób przedstawia, jak szerokie i jak obejmujące wiele pokoleń jest to zagadnienie. I według tej mapy już same narodziny w Korei Południowej są jakby wejściem do piekła. A celem wszystkich Koreańczyków są znajdujące się na środku tej mapy duże korporacje koreańskie, do których droga prowadzi przez żmudną i długą edukację. Natomiast po niektórych studiach, po niektórych kierunkach oczywiście droga prowadzi nie do tych korporacji, natomiast bezpośrednio do tak zwanego basenu bezrobocia. Mamy też obowiązkową służbę wojskową, która jakby blokuje na tej drodze do kariery. No i na mapie ostatnim takim przystankiem jest tak zwany Tapgol Park, czyli jest to autentyczne miejsce, w którym zbierają się starsi ludzie, by otrzymać darmowy posiłek od organizacji charytatywnych. Uważa się, że jedyną opcją ucieczki z tego piekielnego półwyspu jest tak zwany las emigracji, czyli po prostu wyjazd z kraju, który jest rozważany przez wielu Koreańczyków. I z tym terminem Heljoson związane są też inne nowe pojęcia, które powstały jakby po lub przed powstaniem tego Heljoson. I jednym z nich jest teoria klas łyżek. I jest to powiedzenie wywodzi się z powiedzenia jakby urodził się ze srebrną łyżeczką w ustach. I to stwierdzenie definiuje nowe rodzaje hierarchii poprzez majątek czyichś rodziców. A łyżki, a tym samym poziomy bogactwa są podzielone na 5 różnych rodzajów, od diamentowych przez złote, srebrne, brązowe oraz brudne. Uważa się, że osób z grupy diamentowych łyżek jest zaledwie 0,1% koreańskiego społeczeństwa, podczas gdy 90% koreańskiego społeczeństwa zalicza się do grupy brudnych łyżek. I od pewnego czasu ta w pewnym sensie zabawna hierarchia, klasyfikacja zaczęła też determinować tożsamość danej osoby i dała wyraz takiemu niezadowoleniu, że tylko bogactwo czy wysoki status determinują życiowy sukces. I z tego rozgoryczenia i przygnębienia wywodzi się kolejny termin, który oznacza samposedę. Samposedę to jest neologizm, który tłumaczy się na generację, która rezygnuje z trzech rzeczy. Odnosi się do Koreańczyków, którzy głównie właśnie tych należących do brudnych łyżek, a Koreańczyków, którzy z powodu trudnych warunków muszą zrezygnować z miłości, małżeństwa oraz posiadania dzieci. No i oczywiście za tym poszło
poszły kolejne hasła i kolejne generacje, które już nie tylko rezygnują nie tylko z trzech rzeczy, natomiast z pięciu, siedmiu i tak dalej. I dochodzi do tego, że niektóre osoby są tak przygnębione i tak zdesperowane i bezsilne w tej sytuacji, że decydują się nawet porzucić swoje własne życie. Stąd też jakby znowu tutaj warto przywołać ten wysoki wskaźnik samobójstw. No i właśnie nie bez powodu, ale na bazie takich odczuć i doświadczeń nazwano Koreę Południową mianem Heljoson. No i podsumowując, chciałabym powiedzieć, że Republika Korei, mimo że gospodarczo i technologicznie bardzo rozwinięty kraj, to historyczne przywiązanie do hierarchii podzieliło społeczeństwo na klasy i utrwaliło ten podział, a także pogłębiło te różnice pomiędzy nimi. I ta sytuacja doprowadziła z kolei do takiego niezadowolenia i frustracji ze swojego położenia, a to z kolei przeniosło się do powstania takiego hasła, jakim jest Heljoson. Co jest istotne i co mnie interesuje najbardziej jako badacza, jest to, że ten temat zupełnie nie poruszony jest praktycznie przez badaczy, przez naukowców. I do tej pory nikt nie rozstrzygnął, czy to zjawisko jest autentyczne, czy może figuruje zupełnie tylko jako neologizm, którym młodzi Koreańczycy posługują się, by ponarzekać sobie na ciężkie warunki. Niektórzy, zwłaszcza to starsze pokolenie koreańskie, zupełnie neguje jakiekolwiek istnienie jakiegokolwiek problemu. Co ważne, też nie ma żadnych danych dotyczących całego zjawiska. Można jedynie patrzeć się na i spoglądać na statystyki, które opisują takie kwestie zaliczające się do tej ogólnej problematyki i próbować wyciągnąć wnioski. I właśnie dlatego ja też nie opowiadam się po żadnej ze stron i nie odpowiadam bezpośrednio na to pytanie postawione na samym początku i pozostawiam tę decyzję otwartą do osobistego rozstrzygnięcia i mam nadzieję też, że do dalszych badań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani magister. Dowiedziałem się czegoś nowego. Nie wiem, czy państwo pozostali paneliści również się dowiedzieli czegoś nowego. Chciałbym jeszcze powitać, bo dołączył do nas pan magister Michał Dahl, reprezentujący Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i chyba reprezentujący również organizatorów, z tego co kojarzę. Jako drugą o wystąpienie poprosiłbym panią doktor Magdalenę Kubarek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat wystąpienia: powieść historyczna jako odzwierciedlenie współczesnych problemów świata arabskiego. Proszę bardzo, pani doktor. Mikrofon musiałam. Teraz słychać? Słychać. Dobrze, ja też może postaram się coś udostępnić. Może to nie jest po prostu dokładnie taka prezentacja, która tutaj moje tezy będzie zawierać, ale żeby w jakiś sposób zilustrować i umilić Państwu tę online sesję. Share. Dobra. O, może od pierwszego slajdu. No dobrze, żeby też nie zabierać więcej czasu, ja dzisiaj chciałabym się podzielić z kolei refleksją na temat powieści historycznej w literaturze arabskiej i postawiłam sobie z kolei taką tezę, że powieść historyczna od początku właściwie swojego powstania, to jest od przełomu XIX i XX wieku, stanowi ten ważny element dyskursu prowadzonego przez intelektualistów arabskich. I dyskurs ten ma na celu zdiagnozowanie i zdefiniowanie najważniejszych problemów świata arabskiego. Więc moim zdaniem twórcy reprezentujący różne pokolenia, poglądy i ideologie
oraz nurty literackie wykorzystują powieść do tego, żeby zaprezentować swoje poglądy etyczno-polityczne i czynią literaturę sprawnym narzędziem krytycznego przedstawienia współczesności. Skupię się tutaj na powieści historycznej w Egipcie, a dokładniej analizie podam twórczość wybranych pisarzy. Oczywiście zawsze każdy wybór ma pewien ładunek subiektywizmu, ale mam nadzieję, że będzie to wybór reprezentatywny dla zjawisk, które chciałabym tutaj Państwu zaprezentować. Mianowicie będą to utwory Dżurdziego Zajdana, pioniera tego gatunku w literaturze arabskiej, Najiba Al-Kailaniego, pioniera literatury określanej mianem literatury muzułmańskiej oraz przedstawicielki średniego pokolenia Radwy Ashur i przedstawiciela ostatniego pokolenia Yusufa Zajdana. Warto na pewno, rozpoczynając taką refleksję, zwrócić uwagę na fakt, że krytycy arabscy zwracają uwagę na fakt, że w bogatej tradycji literatury arabskiej to jednoznaczne rozgraniczenie pomiędzy historią a fikcją literacką jest dosyć płynne i między innymi Samia Mehrez w Egyptian Writers Between History and Fiction rozpatruje bezdyskusyjne powiązania pomiędzy literaturą a historią i postuluje demontaż granic pomiędzy tymi dwoma obszarami, ponieważ jakby na gruncie arabskim, zanim nastąpiła z jednej strony profesjonalizacja piśmiennictwa historycznego, a z drugiej wyodrębnienie się fikcji historycznej, te związki pomiędzy narracją historyczną a fikcją literacką były dosyć bliskie, a nawet istniało coś na kształt rywalizacji pomiędzy literaturą a historią o uwagę czytelnika. Powieść historyczna została przeszczepiona na grunt arabski pod wpływem zetknięcia się z literaturą europejską i pod tym względem tutaj możemy znaleźć pewne analogie do literatur narodowych w innych obszarach, które w XIX wieku uległy pewnym zmianom pod wpływem kontaktu z cywilizacją kolonizatorów czy kulturą kolonizatorów. I powieści historyczne zaczęto tworzyć w świecie arabskim na przełomie XIX i XX wieku. I co ciekawe, mimo że jak zauważa Abd al-Rahman al-Ashmawi, że to historia islamu i islam jest źródłem inspiracji, był i jest źródłem inspiracji dla twórców powieści historycznej, to pionierami tego gatunku są chrześcijanie, dwóch Libańczyków, między innymi właśnie Dżurdzi Zajdan, który jest autorem 22 powieści historycznych, całego cyklu powieści historycznych poświęconych historii cywilizacji arabsko-muzułmańskiej od samych jej początków do właściwie początku XX wieku. I tutaj ta palma pierwszeństwa czasem jest postulowana, aby ją przekazać właśnie innemu Libańczykowi, który ma na swoim koncie 3 powieści, Salimowi al-Bustaniemu. Nie mamy tutaj ani miejsca, ani czasu na to, aby przedstawiać szczegółowo postać Dżurdziego Zajdana, który jest zaliczany do filarów intelektualnego odrodzenia w świecie arabskim. Mogę tylko wspomnieć, że był to erudyta, który władał biegle językiem angielskim, językiem francuskim. Co ciekawe, należał on do orientalistycznych europejskich organizacji i prenumerował czasopisma naukowe wydawane przez te organizacje. Poza tym był właścicielem wydawnictwa, jak również ma na swoim koncie sporo
pozycji naukowych czy popularno-naukowych, interesował się właśnie historią. Napisał dzieła takie jak Historia Arabów przed Islamem, Historia Masonerii, Historia Greków i Rzymian, Historia języka arabskiego. Nie dziwi więc, że historia stała się także jakby głównym tematem w tworzonych przez niego dziełach fikcyjnych. Tutaj mają Państwo listę powieści, które stworzył. Oprócz właśnie tych naukowych dzieł, jak widać, prawie co roku czy co dwa lata wydawał kolejną powieść. Akcja tych powieści rozgrywa się właściwie na całym obszarze cywilizacji arabsko-muzułmańskiej od wschodu do zachodu. Tu mamy okładki tych powieści, aby też pokazać Państwu, że one są wznawiane i właściwie są całe pokolenia Arabów, którzy poznali historię świata islamu właśnie przez powieści Dżurczego Zajdana i one są ciągle wznawiane. Więc mamy jedną okładkę tak bardziej z lat 60., drugą jak Państwo widzą z ostatnich lat. Dżurdży Zajdan jest krytykowany i był krytykowany przez ówczesnych już za to, że przedstawił dość fałszywą, dość subiektywną wizję historii w swoim cyklu. Zarzucane mu jest także, że jest to taka wizja dosyć orientalizująca, że Dżurdży Zajdan skupiał się na takich dramatycznych momentach historii, a pomijał te momenty chwały. Europejscy arabiści raczej są apologetami Dżurdżego Zajdana i między innymi z rodzimego podwórka nasz arabista Józef Bielawski twierdził, że Dżurdży Zajdan dostarczał szlachetnej rozrywki szerokim kręgom czytelników arabskich, przypominał im o ich wielkiej przeszłości oraz ożywiał patriotyzm arabski i zapał do walki o niepodległość. Być może tutaj nasuwają się Państwu pewne analogie do naszego autora cyklu powieści poświęconych historii Polski, Józefa Krasickiego. Ja właśnie też napisałam artykuł, który jest poświęcony analogią i różnicą pomiędzy twórczością tych dwóch panów. Na pewno jednak Dżurdży Zajdan, podobnie jak Krasicki, chciał wypełnić pewną lukę, jego powieści pełniły w dużej mierze rolę edukacyjną, zastępowały podręczniki historii, które nie istniały w tamtym okresie i przez to również cierpiała ta warstwa estetyczna z tego powodu, ponieważ powieści te są dosyć schematyczne i akcja jest przewidywalna, rozgrywa się głównie wokół perypetii miłosnych danej pary. Ukazywanie tych pozytywnych i szlachetnych w postępowaniu bohaterów historycznych miało na celu oddziaływanie umoralniające i tego typu oddziaływanie miały także powieści historyczne autorstwa kolejnego autora, mianowicie Najiba al-Kejlaniego, który uważany jest za pioniera nurtu określanego mianem literatury muzułmańskiej. Czym jest pokrótce literatura muzułmańska? Jest literaturą zaangażowaną, literaturą, która ma realizować cele misyjne, cele tak zwanej ad-dawy. Zaprzęgnięcie literatury jako sprawnego narzędzia propagandowego postulował już założyciel braci muzułmanów Hasan al-Banna, a później główny ideolog tego ruchu Said Qutb i jego brat Muhammad Qutb. I niewątpliwie poglądy na rolę literatury Najib al-Kejlaniego kształtowały się pod wpływem poglądów i teorii tych dwóch przedstawicieli braci muzułmanów.
Najib al-Kailani jest autorem cyklu opowieści historycznych, które zostały tworzone jako polemika do cyklu autorstwa Dżurdziego Zejdana. I ich akcja również osadzona jest w dużej perspektywie historycznej. I akcja niektórych z tych powieści, zwłaszcza rozgrywających się w XX wieku, osadzona jest w różnych krajach muzułmańskich poza granicami świata arabskiego, co stanowi pewne nowum. Mamy tutaj powieści, których akcja osadzona jest w, nie wiem, w Etiopii, na granicy Rosji i Chin, w Turkestanie, w Indonezji, w Dżakarcie, w Nigerii. I we wszystkich tych powieściach Najib al-Kailani postuluje takie idee pan-islamistyczne. Muzułmańskiej umy, która jest w sytuacji granicznej i musi stawić czoła imperializm, komunizm i sionizm. I co ciekawe, tego, jakby zręby tych ideologii możemy już odnaleźć nawet w czasach proroka, co bez wątpienia jest pewnym, no może nie tyle fałszowaniem historii, ale zagospodarowaniem historii przez ideologię fundamentalistyczną. I tutaj na tego typu zjawisko zwraca uwagę właśnie Bassam Tibi, który mówi, że fundamentalizm muzułmański przedstawia błędnie wiele nowych koncepcji jako tradycję historyczną i w ten sposób właśnie włączając własną tradycję i własne wyobrażenia na temat własnej i cudzej cywilizacji tworzy nową pamięć historyczną. Jeżeli chodzi o pamięć, a jeszcze tutaj dla ciekawostki też chciałam Państwu pokazać okładki dwóch powieści Najib al-Kailaniego. Też jak Państwo widzą, one są wznawiane. Znowu mamy bohaterki kobiece w tytułach, pojawiają się i jakby Państwo jakby nie znali treści tytułów, to mogliby sobie pomyśleć, czy to są jakieś historie, nie wiem, tutaj ta powieść, prawda, tu bardziej wygląda jak jakaś bajka Disneya, a tutaj jakaś może opowieść fantasy, więc to jest też pewna taka ciekawostka, natomiast tutaj już na tej okładce widzimy wyraźnie, że oddaje ona treść tej powieści poświęconej prześladowaniom członków Bractwa Muzułmańskiego. Ale wracając do tej pamięci historycznej. Bez wątpienia kolejna pisarka Radwa Ashour, przedstawicielka średniego pokolenia, też uważa powieść i literaturę i powieść za takie ważne narzędzie, które ma wpływ na poglądy społeczno-polityczne danego społeczeństwa i jest ważnym narzędziem kształtującym tą świadomość historyczną. Radwa Ashour z wykształcenia jest literaturoznawcą, studiowała w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie studiowała, zaraz Państwu powiem, Comparative Literature i African American Literature. Później była wykładowcą Uniwersytetu Amerykańskiego w Kairze. Ona na swoim koncie publikacje naukowe, kilka powieści, wspomnienia z pobytu w Ameryce i powieść autobiograficzną, ale sławę zdobyła poprzez swoją trylogię grenacką, napisaną w 1994-95 roku.
i powieść ta została zaliczona przez Związek Pisarzy Arabskich do 100 najważniejszych powieści arabskich. To była Best Book of the Year w 1994 roku i pierwszą nagrodę na pierwszych targach Arab Women Women's Book Fair w 1995 roku. Trylogia grenacka są to kroniki, które relacjonują stopniowe i celowe rugowanie kultury arabsko-muzułmańskiej w Hiszpanii po upadku Grenady. Jej akcja rozgrywa się od 1491 do 1609 roku, kiedy to muzułmanie otrzymali ultimatum albo przejście na katolicyzm, albo opuszczenie Hiszpanii. Jak zauważa Caroline Seymour, writing is a clearly a political and social act for Ashur. I niewątpliwie sama autorka także o tym politycznym akcie pisarstwa wypowiada się w wielu wywiadach. Zacytuję, piszą w samoobronie i w obronie niezliczonych innych, z którymi się identyfikują i którzy są do mnie podobni. Zresztą mówi ona, że do napisania trylogii grenackiej zainspirowały ją wydarzenia podczas pierwszej wojny w Zatoce i później los narodu irackiego związany z embargo, które zostało wprowadzone na Irak. Mówiła, że pisanie było dla niej przywracaniem godności ludzkiej ludziom jej pozbawionym i uzyskiwaniem podmiotowości. Jest to jedyna kobieta w tym zestawieniu i Radwa Ashur wielokrotnie zdawała sobie sprawę, jak bardzo zmaskulizowana jest tradycja literacka w świecie arabskim i zwracała uwagę na to, że musi pisać wewnątrz tej tradycji, aby nie zerwać tych mostów, które łączą ją z odbiorcą, ale jednocześnie wchodziła też w dialog i próbowała w jakiś sposób zmodernizować, jeżeli można użyć takiego określenia, modernizować tradycję. Ostatnim w tym zestawieniu pisarzem jest Yusuf Zeidan. Tutaj mają Państwo też kolejne wydania właśnie trylogii grenackiej, a to już Yusuf Zeidan, który debiutował już w obecnym tysiącleciu i jest zaliczany do takiego nurtu, który krytycy arabscy określają jako powieści neohistorycznej. Zresztą ten boom powieści historycznych został zauważony w ostatnim czasie i mamy taką nagrodę przyznawaną od 2008 roku. Ona się nazywa Arabskim Bookerem, International Prize for Arabic Fiction i na 12 powieści, które zostały odznaczone do tej pory tą nagrodą, 5 powieści to są powieści historyczne. W tym roku także powieść historyczna wygrała, czy otrzymała tę nagrodę i jest to powieść algierskiego pisarza Abdelwahaba Essaouiego, której akcja rozgrywa się w Algierii w XIX wieku. A z kolei w 2009 roku nagrodę tę otrzymała powieść Yusufa Zeidana zatytułowana Azazil, czyli Azazel. Tu mają Państwo okładkę tej powieści, znowu też kolejne wydania, bo ona się cieszy dużą popularnością. Nie jest to jedyna powieść, w której Zeidan porusza tematykę historyczną. Po Azazelu wydał powieść Nabatejczyk, której akcja rozgrywa się podczas podboju muzułmańskiego Egiptu, a ostatnio wydał Fardakan, twierdza Fardakan, uwięzienie wielkiego szajcha i lista ta, i książka ta w tym roku była na shortliście nagrody arabskiego Bookera. Najbardziej znany jest jednak jako autor Azazela. Powieść ta wywołała liczne kontrowersje, dlatego że jej akcja rozgrywa się w IV i V wieku pomiędzy Soborem Nicejskim a Soborem w Efezie, kiedy kształtowała się doktryna chrześcijańska i w bardzo negatywnym świetle ukazana jest postać Cyryla metropolity aleksandryjskiego, który jest świętym w kościele egipskim. Który został przedstawiony jako dość ponura osoba zamieszana w zabójstwo matematyczki i filozofki Hypatii, która nawoływała do prześladowań Żydów i
pogan w imię religii, dlatego też Kościół egipski generalnie Zajdan uważa, że bez zrozumienia przeszłości trudno jest wystawić diagnozę kondycji ówczesnego świata arabskiego i też w jakiś sensie tworzy tę pamięć historyczną i edukuje społeczeństwo, przedstawiając wszystkie te kultury, których dziedzictwo składa się na ówczesną kulturę egipską, nie wiem, cywilizację faraońską, helenistyczną, nubijską, chrześcijańską oraz arabską, muzułmańską. Akcja tych powieści jest dla Zajdana też takim pretekstem, aby przedstawiać swoje własne poglądy historiozoficzne, tak mogłabym to ująć, a zwłaszcza na rolę religii w dziejach ludzkości. Często podkreśla on, że wszystkie te religie mają wspólne korzenie, ale także mu przedstawia, jak w wyniku mariażu religii i polityki religia prześladowana staje się religią prześladującą. To jest taki dość ciekawy aspekt w twórczości Zajdana. Podsumowując już, na pewno ta niegasnąca popularność, czy nawet powiedziałabym rosnąca popularność fikcji historycznej w świecie arabskim pokazuje, że tego typu powieść stawia w centrum uwagi pytania, które są ważne dla arabskich czytelników. I z drugiej strony pisarze starają się wypełnić fikcją historyczną tę lukę, która powstaje w oficjalnym dyskursie wytworzonym przez państwo, bo pamiętajmy, że w krajach arabskich istnieje w dalszym ciągu i polityczna, i religijna cenzura. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję pani doktor za ciekawe wystąpienie poświęcone literaturze arabskiej, historii, literatury również. I witam panią profesor doktor habilitowaną Grażynę Gnat z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I moje pytanie, czy pani profesor może już wygłosić swoje wystąpienie, tytuł wystąpienia, fenomen studiów koreanistycznych w Polsce. Jeżeli tak, to zapraszam bardzo pani profesor. Tak, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że udało mi się połączyć. Zresztą jeszcze akurat wyjątkowo dzisiaj niestety mam zapalenie ucha, więc atrakcji jest bardzo wiele. Tym niemniej jakoś sama próbowałam sobie radzić i bardzo przepraszam za moje opóźnienie, łącznie również z problemami technicznymi. Mam od dzisiaj, znaczy od rana mam zajęcia i co chwilę nam coś po prostu staje na przeszkodzie i przerywa. Pozwolę sobie w takim razie przedstawić moją prezentację. Tak. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Share computer sound. Okay. Czy coś jeszcze tutaj, jeśli ewentualnie... O, share chyba tak będzie, nie? O tak. Czy widzą Państwo prezentację w tej chwili? Mhm. Tak. Tak, widzimy. Tak. Temat, który chcę zaprezentować Państwu, jest dosyć obszerny, mianowicie dotyczy on studiów koreanistycznych w Polsce. Jednakże na potrzeby naszego spotkania, dzisiejszego kongresu, chciałabym ogólnie zarysować to zagadnienie. Mamy kilka ośrodków studiów koreanistycznych w Polsce. Jest to Uniwersytet Adama Mickiewicza, który reprezentuje, jest to Uniwersytet Warszawski, również studia koreanistyczne są prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim, również we Wrocławiu,
w Katowicach i z tego, co się orientuję, języka koreańskiego można uczyć się również w różnych prywatnych szkołach, a więc no, popularność koreańskiego obecnie jest na etapie takim wzrostowym. Zadajemy sobie pytanie często, jako wykładowcy, z czego wynika taka popularność Korei, tak szeroko rozumianej, bo oczywiście mamy dwie Koree, Koreę Północną, czy też Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną i Republikę Korei. Co się dzieje? Z czego wynika ten fenomen, ta fascynacja studiami koreanistycznymi? Próbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć, często pytając studentów pierwszego roku. Co się dowiadujemy? Dowiadujemy się od studentów o koreańskiej fali, która wskazuje na właśnie tą globalną popularność kultury Korei Południowej. Możemy powiedzieć, że głównie na uniwersytetach, znaczy przede wszystkim w Poznaniu, w Warszawie, akcent położony jest na nauczanie języka. Z kolei na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach studiów azjatyckich są takie moduły, na przykład między innymi właśnie moduł koreański i tam studenci nie tylko uczą się języka, ale również uczą się innych przedmiotów związanych właśnie z Półwyspem Koreańskim. Może kilka słów na temat właśnie tego języka, który tak fascynuje. Język koreański jest językiem o nieustalonej przynależności genetycznej. Według niektórych teorii łączony jest z językami altajskimi. Część lingwistów wskazuje też na podobieństwa do języka japońskiego. Obecnie posługuje się nim około 70 milionów ludzi. Są to przede wszystkim mieszkańcy Półwyspu Koreańskiego, ale oczywiście także Koreańczycy, którzy mieszkają poza Półwyspem, czy też z prowincji Jongbyon, czy w Uzbekistanie, czy w Kazachstanie, również w Stanach Zjednoczonych, czy Ameryce Południowej. Jak wiemy, w Polsce duża część obywateli właśnie szczególnie Korei Południowej mieszka we Wrocławiu czy w okolicach Wrocławia z uwagi na istniejące tam firmy południowo-koreańskie. We współczesnym języku koreańskim wyróżnia się kilka dialektów, ale występujące między nimi różnice z wyjątkiem dialektu z wyspy Jeju nie umożliwiają wzajemnego zrozumienia. W Republice Korei językiem standardowym jest dialekt z okolicy Seulu, z kolei w Korei Północnej z okolicy Pjongjangu. Charakterystyczną cechą struktury języka koreańskiego jest aglutynacja. W zdaniach obowiązuje szyk podmiot, dopełnienie, orzeczenie. Inną charakterystyczną cechą języka koreańskiego jest rozbudowany system honoryfikacyjny. Użycie odpowiednich form grzecznościowych uzależnione jest od wieku, statusu w hierarchii społecznej czy stopnia zażyłości rozmówcy. Na przykład takie pojęcie jak anyong oznacza cześć, możemy powiedzieć tak do dziecka, ale już na przykład między kolegami, koleżankami możemy użyć takiego pojęcia jak annyeonghaseyo, a gdybyśmy chcieli być bardzo grzeczni, mówić na przykład do kogoś starszego, czy do profesora, czy do swojego przełożonego, powiemy annyeonghasumnikka. I już właśnie w języku będzie widoczny respekt wobec osoby, do której się zwracamy. Początkowo do zapisu języka używano ideogramów chińskich, a od 1443 roku Koreańczycy mają własny, oryginalny system zapisu, tak zwany hangul. Jest to alfabet fonetyczny, składa się z 19 spółgłosek i 21 samogłosek. I tutaj można też wskazać na pochodzenie czy też utworzenie. Wskazuje się właśnie, że to król Sejong Wielki jest tą osobą, która są właściwie dwie takie
takie dwa poglądy. Jedni uważają, że król Sejong pracował razem z grupą uczonych i w taki sposób został utworzony Hangul. Inni natomiast uważają, że jest to wyłącznie jego praca. Dobrze. Chciałabym też powiedzieć, że ta fascynacja Koreą, koreańskością ma również swoje źródło w tym, że studenci mogą odwiedzać Koreę Południową, różne miasta, nie tylko Seul, są wówczas na wymianie, mogą nie tylko uczyć się języka koreańskiego, ale również poznawać kulturę, obyczaje, zwyczaje, a więc bardzo jest to wartościowy element ich studiów. Muszę powiedzieć, że wyjątkowy był teraz okres, kiedy niektórzy z moich studentów, szczególnie z seminarium, pojechali właśnie do Seulu, znaczy wyjechali w lutym, mimo różnych dylematów właśnie związanych z epidemią koronawirusa. Bardzo się cieszyłam, kiedy po powrocie napisali, że przyjechali, że są zdrowi i cali i wielu z nich przystąpiło do obrony swoich prac magisterskich. I zdecydowanie, szczególnie ci, którzy byli po raz pierwszy, podkreślali ogromną wartość takich wyjazdów, które no, były bogatym doświadczeniem właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, nie tylko z uwagi na język, ale również na poznanie właśnie historii, kultury, obyczajów. Tym bardziej, że chciałabym też właśnie podkreślić to, że w Korei Południowej istnieje wręcz taki kult nauki. To ciekawe, że jeszcze pamiętam z okresu, kiedy pisałam swój doktorat i prowadziłam różnego rodzaju badania i byłam też w takiej grupie studentów międzynarodowych, to często studenci koreańscy podchodzili do wykładowcy po otrzymaniu zestawów różnych artykułów, które należało przeczytać, żeby przygotować się na przykład na kolejne zajęcia, to potrafili zapytać się, czy jeszcze ewentualnie na ten temat tam dany wykładowca, profesor mógłby jeszcze jakiś dodatkowo artykuł polecić, mimo to na przykład, że trzeba było przeczytać na kolejne zajęcia takich artykułów na przykład 5 czy 7. Także bardzo takie duże zaangażowanie właśnie w naukę i poświęcanie dużo czasu. Tu chciałam pokazać Państwu również pomnik tego właśnie króla Sejonga Wielkiego w Seulu. No, zadajmy sobie dalej pytanie, na czym polega ten fenomen studiów koreanistycznych? Czy tylko to, że podoba się język koreański, jego wymowa? No właśnie, studenci, którzy dzisiaj żyją zupełnie właśnie w innym świecie niż to było 10 czy 20 lat temu, tak, w świecie internetu, mediów społecznościowych. Widzą również, że Koreańczycy mają wiele do zaprezentowania również właśnie swoją kulturą, swoją tradycją. Są obecni w kinie, są obecni w świecie mody, tutaj w świecie muzyki. Tak, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, taka piosenka była Gangnam Style, tak, która zajęła też pierwsze miejsce w liście przebojów. No i taki wyjątkowy zespół, który jest bardzo znany wśród właśnie też, o tutaj może kolejne zdjęcie, tak, BTS, o którym również zrobiło się głośno w Polsce, śpiewają swoje piosenki. No właśnie, dlaczego świat oszalał na punkcie koreańskiego voice bandu? To musimy powiedzieć, że faktycznie jest to zespół bardzo popularny. Zajmuje wysokie miejsca w rankingu sprzedaży. Publikuje właśnie swoje albumy. No zdecydowanie na pytanie, dlaczego pan albo pani wybrała właśnie studia koreanistyczne,
to studenci często opowiadają tak, ponieważ już na przykład w okresie gimnazjum słuchałam właśnie zespołu BTS, a więc to też można powiedzieć, że no, wielu studentów ma właśnie taki powód. Chce znać koreański, chce rozumieć piosenki, które śpiewa zespół. Kolejny taki, można powiedzieć, powód zainteresowania Koreą jest właśnie są, czy inaczej, są koreańskie filmy, tak zwane dramy. Pamiętam do dnia dzisiejszego taką sytuację, kiedy kiedyś wracałam z Krakowa pociągiem do Poznania. Byłam po zajęciach właśnie związanych właśnie no z Koreą, dokładnie wtedy Koreą Północną. No i wracam, siedzę w pociągu i przy mnie siedzi młoda studentka i otwiera laptop i ogląda właśnie film koreański. Więc myślałam, że w tym pociągu trochę czymś innym się zajmę, a tutaj właśnie też całe to prawie 6-7 godzin tak wspólnie oglądałyśmy koreański film. I studenci właśnie podkreślają to, że bardzo są zainteresowani właśnie tymi dramami i to jest coś, co ich przyciąga dalej do studiów właśnie koreanistycznych. W tym roku, to było zaraz, chwileczkę, tutaj mam nawet, przepraszam bardzo, mam książkę, która została wydana, już może uda mi się nawet pokazać, to jest Meandry koreanistyki i to było tak, bo tak czas w tej chwili szybko biegnie, w 2020 roku Koreańczycy mogli świętować kolejny spektakularny sukces w ramach tak zwanej koreańskiej fali. Południowo-koreański reżyser Bong Joon-ho odebrał 4 Oscary za film Parasite za najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepszy film i dla najlepszego reżysera, stając się sensacją w Hollywood. Koreańczycy otrzymali pierwsze w historii statuetki. Tak, chcieliśmy razem oglądać ten film, ale nawet już była zarezerwowana sala. Niestety, ze względu na pandemię, nie mogliśmy wspólnie tego filmu oglądać. Tutaj właśnie mamy jedną ze scen z tego filmu, a tutaj reżyser Bong Joon-ho w otoczeniu innych aktorów właśnie trzymający te statuetki. Dobrze. Co chciałam jeszcze podkreślić? Oprócz tego, że studenci uczą się oczywiście języka, mają świadomość tego, że na Półwyspie Koreańskim mamy 2 państwa koreańskie. Koreę Południową właśnie, która odnosi liczne sukcesy, jeśli chodzi właśnie o świat artystyczny, tak, a więc w kinie, w muzyce. No ale po drugiej stronie mamy Koreę Północną, która też często jest przedmiotem zainteresowania wielu studentów, szczególnie program atomowy prowadzony. Ale nie tylko, bo musimy podkreślić, że przecież szczególnie taki wyjątkowy rok w stosunkach międzykoreańskich to był rok 2018, kiedy odbyły się aż 3 spotkania międzykoreańskie i no, była duża nadzieja, że te spotkania doprowadzą do zakończenia wojny koreańskiej, która zakończyła się nie pokojem, ale traktatem o rozejmie. No, jak widzimy, niestety do tej pory nie udało się zmienić sytuacji. Z moich tutaj analiz wynika, że Korea Północna, jeśli tak można powiedzieć w cudzysłowie, tak fascynuje również, czy problemy związane z Koreą Północną interesują również studentów. Widać to również w pracach dyplomowych, jakie piszą, szczególnie tak zwana komunistyczna dynastia Kimów, tak, i Kim Il-sung, i Kim Jong-il, i obecnie rządzący Koreą Północną Kim Jong-un. A więc nie tylko język, również zagadnienia polityczne, społeczne są powodem zainteresowania Półwyspem Koreańskim. Chciałabym podkreślić, że udało nam się wspólnie z różnymi ośrodkami w Polsce powołać do życia Polskie Towarzystwo Koreanistyczne właśnie w 2018 roku.
Tutaj prezentuję osoby, które należą do grupy też założycieli tego towarzystwa. Przewodniczącym jest pan dr Paweł Kida z UAM. Wiceprzewodniczącą jestem ja, również UAM. Sekretarzem towarzystwa jest pani profesor Renata Czekalska. Z kolei skarbnikiem jest pani dr Anna Paradowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dużym przedsięwzięciem, bardzo też popieranym przez studentów i nie tylko, było zorganizowanie na UAM pierwszego kongresu koreanistycznego, który odbył się w ubiegłym roku, w kwietniu. Jego celem było połączenie czy stworzenie pewnej platformy współpracy różnych ośrodków koranistycznych, również tego, aby ludzie mogli się poznać, wymienić zdania, podzielić się swoimi badaniami, wynikami tych badań. Może tutaj pokażę również, jak wyglądał ten kongres właśnie na fotografiach. Tutaj właśnie jest wejście główne do siedziby Uniwersytetu w Kolegium Minus. Tutaj oczekujemy właśnie na przybycie gości. Na kongres została zaproszona pani ambasador. Tutaj właśnie mamy kolejną fotografię, która przedstawia studentki koreanistyki ubrane właśnie w tradycyjnych strojach. Jest pani ambasador. Tutaj ja stoję, tutaj pan doktor Kida, przewodniczący właśnie towarzystwa. Co ważne jest również to, że zawsze na takich uroczystościach staramy się pamiętać o tych elementach prezentacji kultury koreańskiej. Jest tutaj wykonanie tańca z wachlarzami w wykonaniu studentek, które można powiedzieć, w jakim sensie też promują te studia koranistyczne nie tylko w Polsce podczas różnych uroczystości, ale miały również przyjemność gościć na innych uniwersytetach, na przykład w innych ośrodkach akademickich w Europie. Tutaj również chcę pokazać, że udało nam się tą platformę stworzyć i udało nam się pokazać właśnie ogólnie właśnie tą Koreę, tą koreańskość, udało nam się pokazać i Koreę Południową i Północną, nie tylko od strony właśnie znajomości języka, ale pokazać interdyscyplinarność badań nad Koreą. Czyli na przykład mieliśmy tutaj pana doktora, który z zakładu tak orientalistyki i językoznawstwa, tutaj to są chyba Uniwersytet Śląski w Katowicach, tak? Następna osoba, która gości, o tutaj mamy pana doktora, który mówił z kolei o poimku w języku koreańskim. Tu mamy z kolei pana profesora Bańczerowskiego, który w Poznaniu tworzył Instytut Językoznawstwa i jego działania i ogromna praca i również marzenia, bym tak to nazwała, spowodowały, że koreanistyka powstała na Uniwersytecie w Poznaniu i od 2003 roku tak studenci mogli uczyć się języka koreańskiego. Dobrze. Tutaj mamy kolejną osobę, pana doktora Marcelego Burdelskiego. Myślę, że wielu uczestnikom właśnie Kongresu Azjatyckiego w Toruniu jest osoba znana, jest od początku. Bardzo się też cieszymy, że Kongres tutaj azjatycki w Toruniu się rozwija. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale pan doktor razem ze mną jesteśmy członkami, założycielami Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Jeszcze wtedy pamiętam, jak odbywały się konferencje. Dzisiaj odbywają się wielkie kongresy. Jesteśmy bardzo z tego powodu no i dumni i szczęśliwi, że tak się to wszystko rozwinęło i że Azja jest coraz bardziej znana i cieszy się również popularnością właśnie i wśród starszych i młodszych badaczy. Tutaj mamy również kolejnego uczestnika tego kongresu, który też mówił z kolei o Korei Północnej.
A więc udało nam się stworzyć taką platformę wspólnych badań. Tutaj mamy też Uniwersytet Wrocławski, mamy panią już obecnie, pani doktor Julia Trzcińska. Tu mamy panią profesor Renatę Czekalską z Uniwersytetu Jagiellońskiego. O, tutaj pokażę Państwu również naszą wspólną fotografię. Właśnie to jest grupa osób, które spotkały się w Poznaniu, aby uczestniczyć właśnie w tym też naszym kongresie i dyskutowaliśmy właśnie na różne tematy. Ta powszechna właśnie była ta interdyscyplinarność. Tutaj właśnie też to było takie spotkanie dwudniowe. Tak. Kolejne. Tutaj też bardzo jest właśnie popularny te tańce współczesne koreańskie, właśnie ten K-pop, a więc często jest też nie tylko ten taniec z wachlarzami podczas różnych uroczystości pokazywany, ale również taniec nowoczesny. Powiedziałabym tak, ten kongres nasz bardzo się specyficznie zakończył, ponieważ dowiedzieliśmy się, że została podłożona bomba. Mieliśmy 5 minut na opuszczenie budynku, więc takie było bombowe zakończenie kongresu. Może w podsumowaniu chciałabym powiedzieć, że absolwenci studiów koreanistycznych znajdują, bo można by się zastanowić, no, co można robić po ukończeniu studiów, tak? A okazuje się, że można robić bardzo wiele. Oczywiście można być tłumaczem, można pracować w firmach koreańskich. Zresztą bardzo dużo naszych studentów pracuje, szczególnie właśnie we Wrocławiu, w różnych firmach koreańskich. Można również... Mamy absolwentów, którzy pojechali do Korei Południowej, pracują również tam, czy w firmach, czy również na uniwersytecie, jednym z uniwersytetów koreańskich, w którym mieści się zakład języka polskiego, a więc są również absolwenci, którzy pracują w dyplomacji, a więc można powiedzieć, studenci nie narzekają na brak pracy. Tak. To tak ogólnie taki zarys o wielu szczegółach na pewno będę mogła opowiedzieć Państwu w swoim artykule już w formie pisemnej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Pani Profesor. Na marginesie mogę dodać, jak Pani Profesor mówiła o tym, że studenci w Korei uczą się bardzo pilnie i proszą o prowadzących o dodatkową literaturę, to ja, znając siebie i swoje podejście do studiów, na pewno bym tych studiów nie ukończył, albo najprawdopodobniej nawet i bym się na nie nie dostał, tak? Więc tutaj bym nie był studentem ani naukowcem. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do ostatniego wystąpienia. Ostatnie wystąpienie jest moje. Ja reprezentuję Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy. Temat wystąpienia: przepisy prawa karnego w kodeksach starożytnej Mezopotamii. Na wstępie chciałbym Państwa bardzo przeprosić, iż nie mam żadnej prezentacji, w związku z czym moje wystąpienie będzie tym najmniej ciekawym dla Państwa, bo nie zostanie ono urozmaicone w żaden sposób prezentacją ani niczym innym. O kodeksach starożytnej Mezopotamii dowiadujemy się z wykopalisk, które były przeprowadzane na przełomie XIX i XX wieku, natomiast o ich treści dowiadujemy się dopiero w wieku XX, kiedy zostały one odczytane, przetłumaczone. Co do zasady, odnalezione kodeksy nie są przetłumaczone w pełni, nie są odnalezione w całości. Te, które są odnalezione, to są odnalezione często jako nieoryginalne wersje, tylko kopie. Głównie chciałbym się tutaj skupić na kilku kodeksach, poczynając od tych najwcześniejszych z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, jak prawodawstwo Urukaginy, stworzone
mniej więcej około 2360 roku przed naszą erą, kodeksie króla Urnamu, stworzonym około 2112-2095 roku przed naszą erą, kodeksie króla Lipit-Isztara, stworzonym około 1934-1924 roku przed naszą erą, kodeksach z Esznunny około 1832-1802 i najbardziej znanym kodeksie Hammurabiego około 1700 roku. Tutaj są różne daty, tak? Podaje się, iż on został stworzony pod koniec życia owego króla. Niektórzy podają, że w 38 jego roku życia, inni podają, że pod koniec czasów panowania króla Hammurabiego. Kodeks Hammurabiego został w całości przetłumaczony, odnaleziony w całości. Pozostałe wymienione wcześniej przeze mnie kodeksy nie zostały odnalezione w całości i nie są przetłumaczone w całości, nie są znane z innych źródeł, które zostały odnalezione przez archeologów. W swoim wystąpieniu skupię się głównie na kodeksie Hammurabiego z drobnymi odwołaniami do pozostałych wcześniejszych kodeksów. Do wcześniejszych kodeksów odeślę Państwa do publikacji, gdzie zamieszczę stosowny artykuł, jeżeli czas mi na to pozwoli, bo na jednym z kongresów niestety nie zamieściłem swojego artykułu. Tutaj obiecuję, że go zamieszczę. Przechodząc już do rozważań stricte poświęconych prawu karnemu, może jeszcze wracając do kwestii samych kodeksów, wszelkie kodeksy, poczynając od prawodawstwa Urukaginy, dochodząc do kodeksu Hammurabiego, były tworzone przez oczywiście komisje specjalne, powoływane przez królów, władców miast. Nie były to projekty autorskie, one wszystkie wzorowały się na wcześniejszych rozwiązaniach. Jak widać, to będzie właśnie na przykładzie kodeksu Hammurabiego. On wzorował się na wcześniejszych i wszystkie były zbudowane z trzech elementów, z trzech części, tak? Głównie były one nie można powiedzieć o drukowaniu, tylko wyryte na glinianych tabliczkach, bądź przykład kodeksu Hammurabiego na steli diorytowej, umieszczane w różnych miejscach, aby ludność, mieszkańcy danych miast mogli spojrzeć, przeczytać ten tekst i odwołać się do niego, odwołać się, jeżeli byłyby oni uciskani przez władców, uciskani przez możny lud, czyli kwestia przyznania praw osobom mniej możnym, osobom z niższych klas. Prawo karne w owych kodeksach przewija się, jest rozumiane jednoznacznie, jest zamieszczane wspólnie z innymi gałęziami prawa, tak? Zarówno z gałęzią prawa cywilnego, procedurą państwowego. Prawo karne najbardziej odzwierciedla się poprzez prawo państwowe, ochronę dóbr państwowych, jak również ochronę dóbr własności prywatnej. Próżno szukać we wszelkich kodeksach, zarówno kodeksie Hammurabiego, jak i wcześniejszych ustawodawstwach, definicji przestępstwa. Ale również próżno takiej definicji przestępstwa szukać w obecnym kodeksie karnym polskim, więc tego też się nie znajdzie. Co do kar, jakie występowały w kodeksach, to były wymierzone różne kary, kara śmierci, kary okaleczenia, szczególnie okrutne, wysokie kary pieniężne mające charakter głowczyzny bądź nawiązki, konfiskaty całego mienia, jak również kara talionu, czyli kara odzwierciedlająca. Tak była stosowana w niektórych rodzajach kodeksów, głównie stosowana w kodeksie
Hammurabiego. Normy karne dotyczyły głównie zdrady stanu, różnych wypadków uszkodzenia ciała, cudzołóstwa, uprowadzenia kobiet, kradzieży, bezprawnego uszkodzenia cudzej rzeczy. Przepisy ujęte w kodeksach były w sposób bardzo kazuistyczny, bardzo opisowy, nawiązujący właśnie do konkretnych stanów faktycznych, jakie miały miejsce. Często również o prawie karnym nie dowiadujemy się z samych kodeksów, z samych ich treści, jak z innych źródeł, jak glinianych tabliczek, umowy. Często kodeksy pozwalały na wykupienie się od kary i niezastosowania kary talionu, tak? Niezastosowania go i możliwość wykupienia się. Talion był charakterystyczny głównie dla kodeksu Hammurabiego. Kara miała odzwierciedlać to, co wykonał sprawca, miała powstrzymać zasadę odwetu. Uznawany był talion za karę archaiczną, relikt dawnego ustroju. Często nie był on, tak jak powiedziałem wcześniej, we wcześniejszych kodeksach już wypierany. Stosowano tam odszkodowanie. Talion rozumiany był jako oko za oko, ząb za ząb, członek za członek. Tutaj przykładami kar związanych z karą talionu można podać na przykład wypalenie piętna na ciele za bezpodstawne zniesławienie arcykapłanki lub żony pełnoletniego obywatela, wbicie małżonki na pal za skrytobójcze zgładzenie męża, wycięcie języka przybranemu synowi, który zaparł się swego przybranego ojca, ucięcie ręki synowi, który uderzył swego ojca, ucięcie ręki lekarzowi za nieudaną operację, ucięcie ręki znakującemu niewolników za bezprawne usunięcie znaku niewolnictwa, włóczenie bydłem po polu tego dzierżawcy, który nie uiścił odszkodowania za sprzeniewierzone bydło i ziarno siewne, czy ucięcie ucha niewolnikowi, który zaparł się swego pana. Talion był uważany za karę bardzo okrutną. Miał uosabiać to przestępstwo, które zostało dokonane. Pozwalał on często na wymierzenie kary ojcu na swoich dzieciach, tak, synach bądź córkach. On miał odzwierciedlić karę, ale kary były stanowe, podzielone ze względu na stanowość społeczeństwa. Jeżeli osoba w hierarchii społecznej wyższego szczebla w jakiś sposób popełniła przestępstwo na osobie niższego szczebla, czyli na przykład osoba wolna zabiła kogoś niewolnika, to oddawała niewolnika, ale jeżeli osoba wolna zabiła syna osoby wolnej, to również zabijano syna tej osoby, która zabiła syna. Czyli talion tutaj powinno się oddać to samo, co się zabrało w zasadzie w ten sam ścisły, bardzo dokładny sposób. Bardzo silna pozycja przestępstwa kradzieży. Chroniono majątek państwowy i majątek prywatny. Zarówno chroniony był majątek władcy, majątek świątyń, majątek osób prywatnych. Za złodzieja również uważany był ten, kto kupił albo przyjął na przechowanie rzecz od niewolnika, od nieletniego bez pisemnej umowy. Albo bez świadków. Karano włamanie, rabunek, morderstwo rabunkowe.
Szczególną pozycję miało również przestępstwo kradzieży polnej, polegającej na samowolnym ścinaniu cudzych drzew. Często można było się, tak jak powiedziałem, wykupić od danego przestępstwa poprzez zapłacenie kary finansowej, jeżeli to na to oczywiście pozwalało, tak, prawo. Prawo pozwalało to głównie w kodeksach wcześniejszych, nie w kodeksie późniejszym, kodeksie Hammurabiego. Związane ono było ze stanowością ludności. Kwestią na przykład kary było takie, iż jeżeli budowniczy wybudował dom dla innej osoby i ten dom się zawalił i w wyniku zawalenia się tego domu zginął syn właściciela tego domu, to zabijano również syna tego budowniczego, tak? Zabijano syna, a nie córkę. Nie dziecko dowolne, tylko przepis stanowił jasno, w sposób kazuistyczny, określony dokładnie, kogo można zabić. Jeżeli przepis stwierdzał, że można zabić syna, to tylko i wyłącznie syna. Jeżeli nie posiadał syna, to płacił określoną sumę pieniężną. Nie można było zabić córki bądź innej osoby tego budowniczego. Co tu jeszcze o kwestii związanej z prawem karnym w kodeksach bym mógł Państwu powiedzieć? To, iż często można było, tak jak powiedziałem, się od nich wykupić, płacąc odpowiednią karę pieniężną. Kto orzekał w sprawach karnych? W sprawach karnych orzekał bądź monarcha sam w sprawach gardłowych, bądź orzekała specjalna rada, bądź też specjalne sądy powoływane do tego, ale również można było to stosować w formie spojrzenia, przeczytania owego tekstu kodeksu i zastosowania samemu wymierzenia tej kary, która powinna być sprawiedliwa. Jednym z przestępstw określanych również tutaj w przepisach kodeksowych, kodeksu Hammurabiego, było takie, że jeżeli ktoś dokonywał rabunku domu w czasie pożaru, to powinno się tę osobę zakopać, tak, która rabowała dom w wyniku pożaru. Przepisy nie precyzowały, czy ta osoba, która będzie zakopana żywcem, czy ma być zabita i zakopana w późniejszym okresie. Kwestia rozwiązań karnych. Rozwiązania karne zawarte w kodeksie Hammurabiego, czy to kodeksach wcześniejszych, porównywane często były do późniejszych rozwiązań, późniejszych już nie starożytnych, a średniowiecznych europejskich. Średniowiecznych europejskich jak kodeks Karolina niemiecki, czy inne późniejsze, ale również porównywano go do kodeksów ustawy 12 tablic czy innych i Stanisław Estreicher, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli historii prawa, nieżyjący już okresu właśnie międzywojennego, stwierdził, iż kodeks Hammurabiego i kodeksy wcześniejsze można nazywać kodeksami średniowiecznymi, a nie starożytnymi, gdyż one w wyniku swojego systemu karnego przewidywania kar nie odnoszą się do kar właśnie sakralnych czy kar innych, ale przewidują również kary majątkowe. I tutaj on sugerował na nowoczesne spojrzenie na właśnie ten kodeks, gdzie on kwestie starożytności ma już dawno za sobą i rozwinął się w zupełnie innym kierunku. Moim zdaniem jest to no, może nie do końca słuszne rozwiązanie, gdyż jak przedstawiłem Państwu w ten sposób tutaj dosyć lakoniczny i skrótowy, nie zawsze właśnie kodeks Hammurabiego był taki, na jaki można by było go stawiać na piedestale, bo jednak przewidywał częściej właśnie tą karę odzwierciedlającą, karę talionu, oko za oko, ząb za ząb,
a nie tak, jak to przewidywały inne kodeksy. Również często w niektórych kwestiach on nawiązywał do przepisów sakralnych, jak chociażby przepisy sakralne kapłanek, które nie, jedne z rodzajów kapłanek musiały oddawać się też prostytucji. Dziękuję bardzo. W kwestiach bardziej szczegółowych odsyłam do publikacji i otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania do prelegentów, proszę bardzo. Ponawiam pytanie, czy ktoś z prelegentów albo osób słuchających ma jakieś pytania do nas? Chyba pani profesor, tak? Tak, znaczy chciałam tutaj, akurat nie wiem, czy pan Michał Dal tutaj tak widzę na fotografii, bo nie widzę na żywo, tylko tutaj właśnie jest na tej ikonce fotografia. Tutaj z tego, co rozpoznaję, to jest to Korea Południowa, tak? Pałac. Tak, pani profesor, zdjęcie tak? Zrobione podczas pobytu konferencyjnego w Seulu w zeszłym roku, w listopadzie. Nie wiem, czy w tamtym roku pan był, w 2019, tak? Tak jest, tak jest. No to muszę powiedzieć, że też właśnie miałam przyjemność być i taki nawet jeden dzień cały poświęciłam właśnie na zwiedzanie pałacu. Na pewno pan zna historię też Królowej Min, prawda? Mhm. No i wiem, że wtedy były prace remontowe w tym obszarze trwały. Nie wiem, czy się już skończyły. Jak pan był we wrześniu? Ja byłam wcześniej. Nie. Jeszcze trwały. Jeszcze trwały. Mhm. Tak, wyjątkowe miejsce, prawda? Taki ten pałac właściwie w centrum Seulu, wychodzi się na zewnątrz, tak? To wieżowce, nowoczesne samochody, tak? A w środku właśnie takie miejsce historyczne, pełne tradycji. To właśnie zawsze mi się podobało w Korei Południowej, że można spotkać obok siebie właśnie historię, tradycję i współczesność i innowacyjność, w której Koreańczycy zdecydowanie przodują. Tak, plus te piękne stroje, prawda, w które też obcokrajowcy tak lubią się przebierać, robić tak sobie zdjęcia. Naprawdę bardzo tak ładne wrażenie. Tak, tak, to prawda. Tak. Ja mam może, nie wiem, może nie tyle pytanie, ile może taki komentarz do tego referatu, który wygłosiła pani magister Renata Ziobro, ponieważ on był dla mnie takim sporym zaskoczeniem i nie zdawałam sobie sprawy, że młodzi ludzie w Korei odbierają swój ojczysty kraj jako miejsce, które jest piekłem na ziemi. No, wydaje mi się, że jest o wiele więcej miejsc na świecie, chociażby sąsiednia Korea Północna, gdzie ludziom żyje się o wiele gorzej. I pani tutaj się zastanawia właśnie, na ile jest to pewna kreacja istniejąca tylko w internecie na poziomie, nie wiem, nie jestem językoznawcem, ale jakimś takim leksykalnym, a na ile jest to rzeczywiście pewne społeczne zjawisko. Ja rozumiem, że pani po prostu badała internet, tak? I jakieś fora, czy na czym to pani, gdzie, bo rozumiem, że to określenie funkcjonuje w internecie głównie, tak? Tak, tak. To określenie głównie funkcjonuje w internecie, natomiast podczas mojego pobytu w Korei ja robiłam badania pod kątem mojej własnej magisterki. I tutaj w tym referacie nie zawarłam tych badań, natomiast rzeczywiście zadawałam to pytanie, czy w ogóle oni wiedzą, co to jest. I rzeczywiście wszyscy wiedzieli, że takie coś istnieje i przeprowadziłam ankietę i te wyniki też są niejednoznaczne. I też nikt nie umiał mi do końca powiedzieć, czy się zgadza, czy się nie zgadza, bo z jednej strony tak, z drugiej strony nie. I też badałam głównie osoby młode, natomiast miałam kilka głosów od takich osób trochę starszych i one też były jakby zaznajomione z tym, jakby z tym terminem. Także no dla mnie też było. Po tym, jak odkryłam to sformułowanie, to też byłam zaskoczona,
A bo tak jak tutaj pani profesor Sternat mówiła, bo też jestem absolwentką studiów koreanistycznych i też jakby po taka zachwycona przyszłam na studia azjatyckie i koreańskie, natomiast wtedy, kiedy dowiedziałam się, że istnieje coś takiego, to mnie to zaskoczyło, że w ogóle jest coś takiego, że jest taki pogląd i też w mojej pracy magisterskiej przeanalizowałam też wytwory artystyczne, ponieważ wychodzą różne filmy, seriale, książka jest nawet, liczne takie prace, które opisują, że tak naprawdę może jest ta powłoka tego Hallyu i jest wszystko takie piękne, natomiast w głębi okazuje się, że nie do końca. I no tak, jest to definitywnie ciekawe zjawisko. Jest mi przykro, że nie mogłam wysłuchać pani referatu, ale miałabym takie pytanie, właśnie z czego się wzięła ta w jakimś sensie fascynacja tym tematem, co spowodowało, że się pani właśnie tym zainteresowała? Bo właśnie pani mówi też, że młode pokolenie ma odmienne zdanie od starszego pokolenia, tak? Tak, tak, tak. Znaczy oczywiście nie wszyscy, a nie dotyczy to wszystkich, ale też okazuje się, że młodzi Koreańczycy, a zwłaszcza jeżeli dotyczy to tych osób, o których ja mówiłam, które jakby znajdują się na niższej skali, w tej klasie społecznej. Czyli w niższej hierarchii społecznej, tak? Tak, dokładnie. A to głównie one mają takie zdanie. Ja się z tym stwierdzeniem spotkałam na jednych z zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim, kiedy prowadzącą była native speakerka. Ona jakby użyła tego sformułowania i ja się wtedy zaczęłam zastanawiać, co to właściwie znaczy i no i stąd się wzięło to moje zainteresowanie tą sprawą. Natomiast byłam zupełnie zaskoczona, kiedy jak pojechałam do Korei i zapytałam się zwykłych ludzi, no to oni rzeczywiście wiedzieli o co chodzi, także to nie jest tylko, wydaje się, że to jakby z tego internetowego takiego slangu, a przeszło do takiego języka codziennego. Rozumiem. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi, sugestie do kogoś z panelistów? Ja też może podpytam Pana, ja nie jestem specjalistą z zakresu prawa karnego również, ale jasny jest na pewno wpływ kodeksu Hammurabiego i później czy tym bazującego głównie na tym prawie Talionu, na systemy prawne w całym tym regionie i cywilizacje, które później zajęły miejsce babilońskiej i także odnajdujemy je w Koranie. Czy tym też się może pan doktor zajmuje? Nie zajmuję się prawem Koranu. Ściśle mówiąc, na studiach prawniczych nikt się nie zajmuje prawem Koranu i mało kto je omawia w trakcie studiów. Jedyną osobą chyba, która pobieżnie zajmuje się prawem Koranu, był mój promotor pracy doktorskiej, pan profesor Gaca, ale czy on by potrafił odpowiedzieć, czy był jakiś wpływ kodeksu Hammurabiego na Koran bądź wcześniejszych? Nie wiem, nie sądzę. Również ja bym nie uważał, że wpływ kodeksów właśnie mezopotamskich wywarł znaczny wpływ na rozwój prawa arabskiego czy prawa Koranu. To znaczy nie wiem, czy możemy użyć w ogóle takiego określenia prawa arabskiego, bo tutaj jednak to jest określane jako prawo koraniczne,
i chyba nie ma w ogóle takiego terminu jak prawo arabskie, tak mi się wydaje, jako arabistce. Natomiast, no tak jak mówię, no skoro, wydaje mi się to analogiczne, skoro pewne elementy wierzeń jakby i systemów społecznych przeniknęły do jako cywilizacji też semickiej, do cywilizacji arabsko-muzułmańskiej, to może tak samo i z elementami prawa, ale tak jak mówię, zupełnie się na tym nie znam, więc tak przez ciekawość podpytuję. Mhm. Powiem tak, przypuszczam, że może być, ale jeżeli już, to tylko znikome elementy, gdyż to było prawo bardzo archaiczne, wczesne, które później już nie miało swojego zastosowania. Okay, tak. A poza tym ono zostało odnalezione, tak jak powiedziałem, dopiero w XX wieku i o nim się dowiadujemy, więc również przypuszczam, że mogło nie wywrzeć większego wpływu na prawo wcześniejsze, gdyż mogło być jeszcze wtedy nieznane. To znaczy ja tutaj może bym powiedziała, że Europa odkryła je, a być może jest to pewien taki przejaw tego europocentrycznego spojrzenia, bo to, że Europa coś odkryła, to wcale nie znaczy, że w tamtym rejonie nie mogło to mieć na ościenne kraje i cywilizacje wpływu. Oczywiście mogło mieć, natomiast przypuszczam, że bardziej właśnie z tych glinianych tabliczek, mniejszych form jakichś umów, tak, zawieranych, czy też umów zawieranych w prawie karnym, gdzie można było wykupić się od ścisłej kary talionu zawieranej w formie glinianej tabliczki, spisywanej jej tam pismem klinowym, ale i wtedy to mogło być znane, natomiast z samych kodeksów być może nawet nie. Okej, dziękuję bardzo. Rozumiem, że po prostu takich badań nie ma. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Nie ma i raczej nikt się nimi nie zajmuje. Nikt się również nie zajmuje badaniami nad starożytnymi kodeksami Mezopotamii, tak? Te badania, które są bardzo znikome, one były głównie w Polsce rozwijane w okresie odnalezienia tych kodeksów, czyli początek XX wieku. I okres, powiedzmy, do roku 20 bądź 30, a później już raczej się nimi nie zajmowano. Były ciekawsze prawdopodobnie kwestie dla badaczy europejskich. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do panelistów? Może nie do panelistów, tylko do organizatorów. Czy my dostaniemy jakieś informacje dotyczące terminu nadsyłania referatów, tekstów, wytycznych? Pamiętam, że zawsze jak były właśnie kongresy w maju, no to sprawnie działający komitet organizacyjny zawsze do końca września pilnował, żeby te referaty zostały nadesłane. Jak wiemy, no żyjemy w zupełnie innych czasach, tak? Mamy w tej chwili prawie koniec października. Właściwie chyba nie było żadnej informacji na stronie, kiedy należy oddać artykuły. To ja może się wypowiem tutaj z ramienia organizatorów. Jest informacja na stronie kongresazja.pl, że czekamy na artykuły do końca grudnia. Tam też są zalecenia edytorskie i można przysyłać materiały w języku polskim, angielskim albo rosyjskim i później już na początku przyszłego roku te monografie będą szykowane, będą recenzowane i będziemy te teksty obrabiali. Znaczy dostaniecie Państwo informację razem z takim podziękowaniem za udział w kongresie i uczestnictwie w panelu, też te informacje będą na pewno przesłane. To dobrze, czyli pan Michał jest ze strony organizatorów, tak? Bo tutaj właśnie... Nie tylko. Ja nie tylko. Słuchaczem, ale tutaj pan Kamil Gofron jest opiekunem. Pan Kamil, tak? Pan Kamil, tak. Bo pana Kamila nie widać, tylko widzimy tu imię, nazwisko, natomiast tak właśnie tu zwróciłam uwagę na pana Michała, że właśnie tutaj ten koreański, powiedziałabym, widok, tak? Ale to muszę powiedzieć zupełny przypadek, bo to zdjęcie wrzuciłem pół roku temu. Tak? Nawet jeszcze nie wiedzą, tak.
Tak, tak, po prostu tak. Podobało mi się, więc dlatego. Tak, 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 no właśnie, no. No szkoda oczywiście, że nie mogliśmy się spotkać w Toruniu, tak, bo muszę powiedzieć, że naprawdę zawsze te kongresy są przygotowane na najwyższym poziomie, zawsze jest bardzo, atmosfera bardzo taka przyjazna, ciepła, zawsze jest też, od lat uczestniczę w bankietach, które są organizowane właśnie w pierwszy dzień kongresu, także no, no cóż, no, tak akurat wyszło, także tym niemniej się cieszę, że udało się również nam spotkać poprzez właśnie... Mamy nadzieję, że w przyszłym roku podczas 8. edycji kongresu takie spotkanie będzie możliwe, który jest planowany na 19 do 21 maja. No ale wiadomo, że trudno, tak, prawda, teraz wyrokować, czy to się nam uda zrealizować w takiej czy innej formie. Liczymy, że chociaż w formie hybrydowej nam się to uda zrobić, nie tyle całkiem zdalnej. No ale zobaczymy, to tylko takie nasze życzenie. Czyli już jest decyzja 19-21, tak, maja? Tak, 19-21 maja. Dobrze. To ja bym chciał zabrać głos. Proszę Państwa o sprawdzenie czatu, ponieważ właśnie teraz dla wszystkich uczestników przesłałem link z informacją na temat publikacji pokongresowej. Tak, czyli informacja dla autorów, tak, widzimy. Tak, macie Państwo? Tak, proszę, tak, się tak, z tym, tak, zapoznać. Tak, tak, dobrze. Widać, dokładnie. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie. Uwagi? Ja mam taką małą uwagę do pani magister Ziobro dotyczącej prezentacji, a mianowicie teorii łyżek. Tam mam takie pytanie, otóż jak pani ostatnio, jak pani podała łyżkę, to jest łyżka brudna i tam są zarobki od 50 milionów w dół, a przed czy brudną łyżką są zarobki powyżej 500 milionów. I nie wiem, czy to jest błąd, czy nie, w prezentacji po prostu może być pomyłka. Pani prawdopodobnie zero zapomniała tam dopisać. Ach, bo istnieje wtedy taka luka nieuwzględniona między 500 milionów a 50 milionów. A, rozumiem. Widzi pani, rozumiem. No, prawdopodobnie zero mi się omsknęło. Tak, bo właśnie wtedy taki błąd zauważyłem w tym. Jeszcze jakieś pytania, uwagi, sugestie ktoś z Państwa ma? Nie, myślę, że już nie mam. Jeżeli nie, to dziękuję bardzo Państwu. Mam nadzieję, że za rok się zobaczymy na kongresie ponownie i tak jak pani profesor wspominała, może nawet na bankiecie, który jest naprawdę przygotowywany z najwyższym kunsztem i który zawsze bardzo miło wspominam. Tak. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Tak. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.